Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie MAGET. Witam Was, moim w kolej... moi drodzy, w kolejnej recenzji okrętu Premium nowej jednostki, czyli niemieckiego Z44. Tym okrętem będziemy się zajmować, a Z46, czyli drzewkowa dziewiątka, będzie dla porównania. Także omówimy sobie parametry i pokażę Wam jedną słabą bitwę na tym okręcie. Dlaczego słabą? Bo nie chcę mi się tym okrętem po prostu grać, żeby ugrać coś lepszego, więc no, pokażę Wam, jak się spisuje w walce i tyle. Bo to tutaj chodzi w tej recenzji. Jeżeli chodzi o kapitana Z44 jest typowym niszczycielem torpedowym. Jest to niemiecki niszczyciel torpedowy z tym że Z46 wiadomo możemy zrobić na dwa warianty, albo artyleryjsko, albo jak chcemy to torpedowo, przy czym ja jestem raczej za tym, żeby drzewkowe niemieckie dedeki robić pod artylerię, ale zrobiłem te okręty identycznie, jak widzicie ulepszenia, kapitan i sygnały są rozdysponowane identycznie no z tym, że tu nie tutaj. Tutaj mamy hydro. A tutaj nie mamy, więc ten sygnał będzie tu, a tu zrobimy tak. Wszystko jest identycznie rozdzielone perkim, ulepszenia i sygnały. I teraz porównamy sobie osiągi tych okrętów, jeżeli chodzi o ich uzbrojenie, wyposażenie i takie tam inne pierdoły. Więc tak, układ artylerii na nowym okręcie to jest 5 pojedynczych dział 128 mm, zasięg 11100, przeładowanie 4,2 sekundy. Tutaj mamy trzy podwójne wieże 128, więc jeżeli jesteśmy ustawieni do przeciwnika centralnie tyłem, to strzelają, strzelają nam cztery działa. W przypadku Z-44 strzelają tylko dwa, bo one są umiejscowione, mam, będzie tutaj pokazane? Sektory, o proszę bardzo, 1, 2, 3, 4, 5. A tutaj sektory mamy następująco. Mamy dwie wieże z tyłu, jedną z przodu, także. No, cztery rury to nie dwie, to jest ogromna różnica. Do przodu również strzelamy. No, może i dwoma, dobra. To, to się zgadza, ale już mniejsza o to. Przeładowanie, jak już zauważyliście, zapewne. Mamy tutaj przeładowanie na Premce dłuższe o 20 sekundy i RP Rate of Fire jest niższy tutaj już niż na odpowiedniku drzewkowym. Czas obrotu o 180 stopni tu 10 sekund, tu mamy 22,5 sekundy, więc nie dość, że te działa mamy usytuowane no dosyć niefortunnie, to do tego jeszcze mamy je takie dosyć wolno kręcące się, jeżeli chodzi o ten parametr. Szansa na podpalenie wynosi 8% tutaj i 7% na pręce, także też jest gorzej. No, samych, samej Alfy nie będę sobie porównywał, bo tu widzicie taki surowy DPM jest również wyższy na korzyść pocisków z drzewkowego okrętu, mimo tego, że parametry są bardzo zbliżone. Ale oba te okręty zrobiliśmy pod torpedy i głównie na torpedach będziemy się skupiać teraz moi drodzy. W związku z czym tak, na pierwszy rzut oka rzuca się różnica w ilości tych torped. Na drzewkowym okręcie mamy 2x4, czyli 8 torped, a na prębce mamy 2x5, czyli torped 10. Dwie torpedy więcej o zasięgu 2 km dłuższy niż te na drzewkowym okręcie. Z tym, że różnica w damage'u jest taka no no istotna raczej bo to jest 700 punktów jeżeli chodzi o jedną torpedę maksymalnie domięś podkreślam czas reakcji jak widzicie różni się nieznacznie to jest 30 sekundy na korzyść pręmki wykrywalność torped 1 km 300 m na pręce 1400 na drzewkowym prędkość torped wyższa na okręcie drzewkowym tu mamy 67 tu 70 węzłów i przeładowanie różni się no też nieznacznie bo tu mamy a raptem 4 sekundy różnicy, z tym, że no tutaj te 700 punktów obrażeń jest więcej na okręcie drzewkowym, w związku z czym mamy mniejszą ilość torped, ale o mocniejszych wrażeniach. Jeżeli chodzi o same zdolności okrętu, no to tutaj mamy 500 hp samej na wersji premkowej, jak widzicie tutaj mamy 23 050 i to są oba okręty z ekspertem przeżywalności, wam pokazuję, wykrywalność. 6.11, przy czym ten wariant zaraz tutaj sprawdzę, czy jest zmieniony, bo on miał być zmieniany. Żebym Was tu nie oszukał, to zaraz to potwierdzę. Z będzie miała bazową wykrywalność na poziomie 7.08, jeżeli chodzi o bazową, tak gołą taką. Zaraz sobie sprawdzimy tutaj, żeby nie było jakiejś skuchy. I ile ona tutaj wynosi w tym momencie? 7,55? A dlaczego? Nie wiem, czy to jest kamuflaż policzony, czy. Dobra, mniejsza o to. W każdym razie, bazowa wykrywalność Z44 powinna w momencie poprawki wynosić 7,55. 78 dokładnie, czyli no tam 7,8 km. Więc wykrywalność będzie nie najgorsza, jeżeli chodzi o ten niszczyciel. No tutaj, na wersji drzewkowej, troszeczkę będziemy wypadać gorzej, bo tutaj mamy 594, tu 6,70, chwila. Co ja tu jeszcze nie włączyłem? Jest kamo tutaj. Nie wiem jak to się stało, ale teraz jest OK i 6,11 do 5,94. Tutaj mamy 100 metrów na korzyść z drzewkowego. Więc no, różnice są no nieistotne w zasadzie, bo dwie torpedy więcej o słabszym domenju, ale czas reakcji na torpedy niemal nie różniący się. Do tego mamy tutaj jeszcze w wersji drzewkowej mamy hydro, czego niestety nie posiadamy na wersji premium, także no, mamy torpedowy niszczyciel, który nie jest lepszy od tego, co oferuje nam za darmo pod torpedy zrobiony okręt drzewkowy. Także, no, czy warto wydać pieniądze na taki okręt? No, ja bym się zastanowił. Gdybyśmy te torpedy sobie tutaj na przykład skrócili i zrobili taki wariant, to wtedy, jeżeli chodzi o torpedy, mamy czas reakcji nieco już lepszy. Mamy 72 węzły, czyli dwa węzły więcej, ale 100 metrów wykrywalności mniej niż drzewkowy okręt i czas reakcji. Spada nam o jeszcze pół sekundy, to jest już istotna różnica, ale jak widzicie, parametrowo te okręty się za bardzo nie różnią. I ja tego zasięgu skrasał nie będę, bo w takim wypadku torpedy mają zasięg 9,60. No to już jest dosyć blisko. Na dziewiątym tierze na DD-ku na tyle podchodzić to jest naprawdę ryzykowne. No i pokażę Wam teraz bitwę, żebyście mieli wgląd na to, jak to się prezentuje w grze. Bitwa jest no, raczej nudna, wynik tutaj też nie jest jakoś fenomenalny osiągnięty, taki po prostu tam przeciętniak i to słaby. Tak samo zresztą jak i okręt, bo jeżeli, tak jak już Wam wspomniałem, parametry nie różnią się jakoś mocno istotnie od tego, co mamy za darmo w drzewku, jeżeli zrobimy sobie identycznie kapitana tu i na okręcie drzewkowym, to tam mamy jeszcze ten atut, że mamy szybciej strzelającą artylerię, mamy hydro, które możemy też ofensywnie czy tam defensywnie nawet wykorzystać. A tu już tego wariantu niestety nie mamy. Także, y, no, pokażę Wam bitwę, ale nie wiem, czy jest sens to oglądać. W zasadzie, możecie w tym momencie skończyć oglądanie tego materiału. Bo przyznam Wam szczerze, że ten okręt, jeżeli miałbym go oceniać, no to no, nie powiem, że jest jakiś tragiczny. No, takie, no średniak, 5 na 10 nie więcej. Bo y, identycznie, zwłaszcza, że to jest okręt do kupienia y, za. Węgiel. Oczywiście, jeżeli jest za węgiel, to pewnie pojawi się również w sklepie premium. Także będzie można go kupić za pieniążki. To też sobie oczywiście od razu sprawdzę, żeby was tutaj w błąd nie wprowadzać. Także, wy, tutaj, rozkoszujcie się pływaniem w koło i czekaniem, aż przeładują się torpedy. A ja sobie tutaj zerknę na to, czy ten okręt jest dostępny w sklepie premium. Oczywiście, że jest dostępny. Zestaw, gdzie mamy sam okręt. O boże, kosztuje 254 zł ponad za okręt, który jest, no, niewiele gorszy od wersji drzewkowej, zrobionej w identyczny sposób. Powiem wam, że, no, trochę to jest taki średni deal, powiem szczerze. Za węgiel wszedł również nieustraszony i wydaje mi się, że jeżeli już chcecie mieć torpedowy niszczyciel, to on będzie lepszą opcją niż ta Z. -ka. Także, jeżeli chcecie torpedowego Niemca, to ja bym polecał raczej Z-23, mimo że to jest dwa tiery niżej, to on będzie sobie radził o niebo lepiej, a ten okręt bym sobie radził jednak odpuścić, także pozostaje nam obejrzeć tutaj bitwę, w której storpedujemy jeszcze parę okrętów, trochę się postrzelamy z Kagero, które nas tutaj dosyć boleśnie będzie karać, jeżeli chodzi o artylerię, właśnie w ten moment tutaj się wstrzeliliśmy i zobaczcie, jak tutaj wychodzi. Żeby wystrzelić ze wszystkiego, muszę dosyć mocno burtę odsłonić to raz, a dwa to te działa kręcą się wolno. Także widzieliście, że ta różnica, jeżeli chodzi o obrót dział między Z44 a 46 jest dosyć spora. No także no widzicie nawet po samych numerach oczywiście tu żartuję, żeby nie było, że yy, tak uważam. Mamy Z44 i Z46. No to wiadomo, że 46 będzie lepsze od 44, nie? Bo jest taki suchar, że mówi się do kogoś, powiedz jakiś, jakiś, jakąś cyfrę, a ja on mówi 4, ja mówię 5, a on wygrałem, ha tak wygrałem. I tak można sobie tak to rozegrać, więc 46 jest lepsze od 44. No i obejrzymy sobie jeszcze chwilę tej bitwy. Na szczęście ona długa nie była, tam uklepałem taki damage, że nie jest aż taki wielki wstyd tej bitwy pokazać, ale już raczej okrętu tego sportu wyciągam, nie będę. Udało się zniknąć, i teraz płyniemy w, w naszą ostatnią podróż. Tutaj będę próbował coś potorpedować. No Zasięg mamy co prawda trochę dłuższy, więc daje to jakoś tam większą uniwersalność, jeżeli chodzi o dobór celów i większe bezpieczeństwo. No bo 12-kilometrowe radary pływają po latierze 9 i 10. Na 8 nie pamiętam. Może i też. Ale no, polegając na samych tych torpedach, które mają damage taki, no w zasadzie krążownikowy no to ja bym tutaj dużego damage'u nie nastukał. Widzicie, że po 6, po 7, po 8 tysięcy wchodzą te torpedy. One nie pływają jakoś fenomenalnie szybko, więc wydaje mi się, że lepiej torpedować się będzie nawet Ostergotlandem, czy no już nawet tą zetką drzewkową. Także no ten okręt absolutnie odradzam, mnie kupujcie. Szkoda węgla, szkoda pieniędzy tym bardziej. Także no 5 na 10, nie wydaje mi się, że to jest zachęcająca do kupna ocena. I powolutku zbliżamy się w tym materiale do końca. Tutaj będą ostatnie moje wypuszczone torpedy, które coś tam trafią. Tam jeszcze przypadkiem Albamer dostanie jedną rybę. Za 10 tysięcy dostał. To akurat weszło, no i chyba najlepszy damage tego, całego torpedowania w tej bitwie. No i tutaj Kagero mnie rozstrzeliwuje, jak widać, nie? I to już jest koniec tej bitwy. Kagero sobie ładnie wyhamowało, także ja nie trafiłem. Dobił mnie... Nie, moje torpedy tutaj zrobił jeszcze zamieszanie, a trafiając w Pomerna. I to w tym materiale tyle. 5 na 10. Nie kupujcie, do usłyszenia i na razie.